Nie bądź egoistą, przyjmij prezent. Dobra, co masz? Mam dla ciebie prezent w postaci kolejnego tematu, który możemy poruszyć. To mi dało dużo do myślenia, bo od czasu jak poznałem MBTI, zaczęło to być dla mnie naturalne i weszło w taki obszar nieświadomej kompetencji. Natomiast niedawno przypomniałem sobie, że nie dla wszystkich jest to tak oczywiste. Otóż chodzi o taki wątek, taki temat, że niektórzy tak bardzo chcą pomóc drugiej osobie, że nie dają możliwości jej się wykazać. Ja miałem taką sytuację w sumie niedawno, że miałem tam powiedzmy koleżankę i pomogłem jej w nauce, w grę w jedną, pewną, którą ją tam nauczyłem. No i ona koniecznie jakby nie chciała, żebym w jakiś sposób mógł się dalej wykazywać, dopóki ona, że tak powiem, się nie odegra w jakiś sposób, że w sensie odegra w pozytywny sposób, żeby nie dać mi jakiegoś tam prezentu. Aha, bo tak, tak. Nie chciała po prostu tego przyjąć, co ja chciałem jej dać, bo nie, bo ja po prostu... Nie chciała być dłużna. Tak, nie chciała być dłużna. I chcę pokazać, że taka postawa, oczywiście no offense do tej konkretnej osoby, ale taka osoba, czy taka postawa niekoniecznie musi być pozytywna. Bo może wydawać się pozytywna i mówi, o, ta osoba ma taki fajny jakby honor, że nie chce... Tak, to też chciałam powiedzieć, że to z czegoś też, to też jest dobry odruch. Dobry odruch, tak. Żeby chcieć po prostu jakby się odegrać, żeby jakby nie pozostać dłużnym. Jest to też taki zupełnie naturalny mechanizm, gdzie po prostu chcemy nie być dłużni drugiej stronie, jakby czujemy, że mamy jakiś tam dług wdzięczności, chcemy go spłacić. Natomiast czasem to, że ktoś może się wykazać i dać nam coś, i to ten może być prezent fizyczny, może to być jakaś postawa, może to być komplement, to może być coś, co ktoś po prostu potrzebuje. Ktoś potrzebuje coś dać. No też myślę, że każdy naturalnie ma takie nastawienie, że każdy z nas jest w stanie dawać komuś bezinteresownie. Powiedzmy na tyle, ile możemy po tej stronie grobu bezinteresownie się zachowywać, to każdy z nas ma takie tendencje. Każdy z nas chce innym pomagać, każdy z nas chce być hojny w stosunku do innych. I czasami to jest takie zwykłe przestawienie się na to, że reszta świata też tak ma. Tak. I że też mi pozwolić na to. I właśnie ja chcę teraz troszeczkę taki paradygmat obalić tutaj, bo jest taki paradygmat prosty, że jeżeli ty coś dajesz, to ty jesteś ofiarny. A jeżeli ty coś przyjmujesz, to ty jesteś ofiarą. Tak, albo faktycznie. No tak. Albo egoistą, no bo bierzesz, nie? Tak. Tak, MBTI bardzo fajnie to pokazuje, że to nie do końca tak jest. Że czasem my możemy wykonać poświęcenie i przyjąć coś od kogoś dla jego dobra. Żeby on mógł swoją godność zachować na przykład. Że na przykład przychodzimy do kogoś do domu i on nas chce ugościć. Tak, a my nie fatyguj się, ta osoba żyje po to, żeby nam teraz dać. Tak. Więc to jest część, element jakby takiej zachowanie godności tej drugiej strony. Tak. Ta osoba, to nie jest tylko kwestia tego, że ona chce nam tutaj dobre rzeczy okazać, żeby nam było lepiej i tak dalej, przyjemnie. Nie myślmy w tych kategoriach. Ta osoba też ma swoje osobiste potrzeby dania nam czegoś. Tak. I ona będzie oceniać siebie też według tego filtru, czy ona była w stanie nam coś oddać. My tak mówimy ogólnikami, może konkretny przykład, nie wiem. Na przykład ja mówiłam, kiedy mówiliśmy o INTJ profil, to ja mówiłam z mojej strony, że kiedyś mi zabrakło kawy. W ogóle miałam taki ambitny plan, żeby przestać pić kawę, ale nigdy w życiu tego nie zrobię. Już nigdy w życiu nie zdradzę mojej kawy. Nie, to było straszne. Wytrzymałam 2 dni i potem biegłam ze słoikiem do INTJ i prosiłam po prostu o te 2 łyżeczki kawy. Po prostu na tą jedną mocną kawę. Poszłam do INTJ i ta osoba od razu poszła do swojego pokoju i przyniosła mi taką zieloną kawę Jacobs, czyli jedną z moich ulubionych, i jeszcze wersję XXL. I ona mi wręcza całą paczkę, przyszłam po 2 łyżeczki i ta osoba mi wręcza całą paczkę Jacobs zieloną
XXL. To moja pierwsza reakcja to jest nie chcę tego od ciebie, nie, przecież nie będę zabierać takiego skarbu. Mhm. A ona gdyby nie chciała, to by mi nie przyniosła tego, to by mi dała faktycznie po prostu te dwie łyżeczki. Na szczęście, zanim na głos powiedziałam te nie chcę twojej ofiarności, nie chcę tego, co ty chcesz mi dać z dobroci serca, nie powiedziałam tego. Wyraziłam zdziwienie, bo byłam zdziwiona tym, podziękowałam serdecznie i wyszłam. I faktycznie to było ważne dla INTJ, żeby móc w taki sposób realizować swoje INTJ-stwo. To było ważne. No tak. A dla mnie to było super, że ja mogłam przyjąć coś takiego, tego INTJ-a. I to się wydarzyło parę lat temu, a ja do dzisiaj pamiętam po prostu jako taką wyraźną sytuację tego, że ja dostałam coś naprawdę fajnego i byłam w stanie to docenić, ponieważ zrozumiałam, że ta druga osoba naprawdę chciała mi to dać. Mhm. I nie musiałam się wcale odwdzięczać. To też było super. Ja poruszę coś dotyczącego męskiej dumy, bo jest taka męska duma, niezależnie od typu osobowości. Ani od płci. że ja załóżmy, na to choruję. że, ale to konkretnie, że na przykład kwestii tak. Narzędzi. Tak. Narzędzi, że na przykład, że generalnie jest taki, powiedzmy, stereotyp, że facet musi sobie poradzić z rzeczami, narzędziami, jakby po prostu musi sobie poradzić z kwestiami takimi narzędziowymi, nie? Że ma na przykład, nie wiem, kosiark, ty dalej powinien umieć se naprawić i tak dalej. Mhm. Czy tam jakąś maszynę techniczną. No i była taka sytuacja, że jest sobie ten ISTP i ja konkretnie wiedziałem, że ten ISTP będzie najlepszy, żeby tą kwestię rozwiązać taką techniczną, bo on, ten konkretny gość, on ma taki naturalny dar do tego, żeby tego typu rzeczy naprawiać czy rozwiązywać, tego typu problemy techniczne. I ciężko było tak mi na początku, a mówię, a dobra, przełamię tą męską dumę, przyjdę do niego, żeby mi wytłumaczył, jak to może działać, co można zrobić, żeby to fajnie działało, bo dopiero co gdzieś tam to sprowadziłem, dopiero to kupiłem. I to było trochę takie poświęcenie tak, z mojej strony. Z twojej strony, tak. A dla niego to była przyjemność. Tak, on się cieszył. Czyli właśnie ktoś by powiedział, ja naturalny sposób, ten paradygmat stary. Ja jestem egoista, bo przychodzę do tej osoby, bo zwala mi ona problem zamiast sam go rozwiązać. A to było inaczej. Tak. To było, ja przychodzę, pokazuję trochę jakby jego, nie wiem, czy wyższość. Tak, czy doceniasz ekspertyzę. Tak, doceniam to, że on najlepiej to zrobi, dużo lepiej ode mnie. A on może się wykazać i zrobić to dla mnie. Przy czym ja też korzystam na tym. Jasne. Jakby tu jest win-win, wszyscy wygrywają, o ile ja tam, wiesz, tą dumą się nie będę unosić. No i to jest właśnie to, że czasem przez danie komuś z realizacji jakiegoś zadania albo pokazujemy mu też zaufanie. Tak. Doceniamy też często. No. Nie chodzi teraz o to, żeby obsypywać ludzi zadaniami. Nie o to chodzi, tylko... I na przykład dawanie bardzo prostego zadania, wydawało się prostego, aczkolwiek mega odpowiedzialnego, wykonywanie przelewów, załóżmy gdzieś tam jakiejś organizacji i tak dalej, to jest pokazanie olbrzymiego szacunku i takiej zaufania. Zaufanie, pokazania, tak. Ja ci ufam, że ty możesz wykonywać, realizować to. Coś tak wartościowego. No. Tak, i dużo osób jakby reaguje bardzo pozytywnie na dodatkowe zajęcie, wydawałoby się, nie? Że dostał właśnie tego typu rzecz, bo to jest docenienie tej drugiej strony. Wow, daje ci po prostu taką odpowiedzialność i czy ty ją przyjmujesz? Jeżeli ją przyjmujesz, to jakby wow, że to jest dla ciebie taka wielka godność i szacunek, że daje ci tak odpowiedzialne zadanie. Tak. Gdzie niektórzy mogliby myśleć, a nie dam tego, bo ta osoba uzna, że to nie jest w zakresie jej kompetencji, nie? A to zagrywa wręcz odwrotnie. No. Więc warto, żeby... Kompetencji zawodowych, bo takich osobowych jak najbardziej, dlatego to dostaję. Tak. No. Więc chcesz ten paradygmat stary obalić trochę, żeby też zmienić myślenie ludzi na ten temat, pokazać, że właśnie MBTI to doskonale pokazuje, bo MBTI pokazuje te naturalne preferencje, które niekoniecznie muszą być realne, ale jak poznamy jakoś lepiej tą osobę, to zrozumiemy, że faktycznie okej, ta osoba faktycznie jest dobra w tych dziedzinach naturalnych ze swoim typem osobowości. Ba, idąc dalej, ta osoba chce się dzielić tymi rzeczami, tymi dziedzinami. Tak, dokładnie o to chodzi. Każdy ma inne, każdy typ ma inne i każdy typ chce się tym dzielić, właśnie budować świat wspólnie. No i jest też taki, nie wiem jak nazwać ten syndrom, ale jest coś takiego, że jestem taki sam przeciw wszystkim, zrobię wszystko sam, biorę na siebie, bo ja jestem taki...
silny i mocny i nie potrzebuję pomocy. Albo po prostu poświęcam się. Jestem duża i silna sama. Tak, albo poświęcam się dla wszystkich. Tak. Ja to wezmę wszystko na siebie. Mhm. Wy tutaj zostańcie, ja to biorę wszystko na siebie i... Tak. Mnie trzeba docenić. Tak, tak. Albo niekoniecznie ktoś po prostu mówi, biorę to na siebie. Biorę. No tak czy siak, coś może mieć taki syn, a to może być... Czysty egoizm, że biorę wszystko na siebie. Mhm. Czysty egoizm. Po prostu nie podzielę się zadaniami, tak. Bo tak jakbym nie ufał innym. No jest tak, no. I ktoś może, ej, jak to? Przecież ja to biorę wszystko na siebie. No właśnie. Delegacja. Nie ufasz. Zaznaczając też przy tym, że jest druga skrajność, że to, że wiem, że coś mogę komuś powierzyć, nie znaczy, że muszę zawsze zawracać komuś gitarę, bo co za dużo, to niezdrowo. Ja myślę, że to jest oczywiste i że wszyscy to rozumiemy, a na wszelki wypadek to też warto powiedzieć, że czasami właśnie tym szacunkiem i brakiem egoizmu jest to, że akurat nie zawracam gitary tej osoby, która zawsze za mnie rozwiązuje coś tam. No. Jasne. To tym bardziej potem doceni, kiedy przyjdziemy w końcu znowu z tym problemem. Zgadza się. No wiadomo, podobne, że nie chcemy też rzucać ciężarów ludziom. Dokładnie, no. Ani tym bardziej podchodzić roszczeniowo i oczekiwać, że oni to zrobią. Tyle razy to zrobili chętnie, to teraz ja mogę od nich to już jest automatycznie oczekiwać, że coś zrobią dla mnie. No, także to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, że żeby dzielić się tym, co macie, tymi odpowiedzialnościami, zadaniami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Żegnają się. Do usłyszenia. Cześć. Sofii i Nikodem. Mhm. Pa.